święty Hieronim, jak i święty Ambroży nie został do końca przez nas odkryty. Z dotychczasowych doktorów Kościoła chyba najbardziej został odkryty, komentowany przez innych i najbardziej znany święty Augustyn. Dlatego też z tymi mniej znanymi doktorami Kościoła chcemy się spotykać, chcemy zastanawiać się nad tym, co robili i jaki wkład swój teologiczny w rozwój naszej doktryny również mają. Święty Hieronim jest nazywany księciem egzegetów, czyli tych, którzy komentują Pismo Święte, interpretują Pismo Święte i został tak nazwany przez papieża Benedykta XV. Ale to określenie świętego Hieronima nie jest jedyne, bo możemy jeszcze znaleźć takie jak mąż szczególnie katolicki, niezwykły znawca Bożego prawa, nauczyciel dobrych obyczajów, wielki doktor, święty doktor. I chciał, proszę. No to właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić, ale to są tylko te nazwy, które pokazują nam tak naprawdę jego wielkość, jego znaczenie dla całego Kościoła. Dlaczego jest też tak nazywany? Ponieważ on sam określił to, co robił, czyli to, że tłumaczył Pismo Święte grą słów. I pisze tak: magis sensum et sensu quam ex verbo verbum transferem. Raczej przełożyć sens na sens niż słowo na słowo. Bo czasem rzeczywiście te słowa nie oddadzą sensu. Mają inne znaczenie, czego potwierdzenie mieliśmy na poprzednich kominkach, gdy rozważaliśmy chociażby błogosławieństwa i ich tłumaczenie z oryginałów. I mogliśmy dostrzec, że nie wszystkie słowa, które zostały użyte w języku polskim, oddają ten sens, które miał język grecki chociażby, prawda? Czy inny. Bo tak naprawdę przekład powinien oddawać sens tego, co tam jest zamieszczone. Bo jeżeli my będziemy się trzymać tylko i jedynie słowa, to naprawdę mogą nam wyjść, jeżeli chodzi o Pismo Święte, jakieś herezje. I święty Hieronim w jednym z komentarzy, dokładnie w komentarzu świętego do księgi proroka Izajasza, pisze tak, posłuchajcie. Spełniam to, co mi zostało polecone. Posłuszny przykazaniu Chrystusa mówiącego, badajcie pisma oraz szukajcie, a znajdziecie. Bo nie chcę usłyszeć tego, co on powiedział Żydom, jesteście w błędzie, nie znając pisma ani mocy Bożej. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą. Otóż ten, kto nie zna pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość pisma jest nieznajomością Chrystusa. Zamierzam więc naśladować ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare, oraz oblubienicę z pieśni nad pieśniami mówiącą: nowe i stare dla ciebie, mój miły, chowałam. I zamierzam tak wyłożyć księgę Izajasza, aby w nim ukazać nie tylko proroka, ale również ewangelistę i apostoła. I moi kochani, ten krótki fragment z komentarza do księgi Izajasza pokazuje nam tak naprawdę, czym zajmował się i co było ważne w pracy Hieronima, by odnaleźć Chrystusa, by te słowa, które on tłumaczył, były rzeczywiście słowami Jezusa Chrystusa. I tak było, bo sam mówi, nieznajomość
Pisma, dzisiaj dodamy Pisma Świętego, jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę to dzisiejsze spotkanie moglibyśmy na tym zakończyć, bo na samym początku trzeba sobie przypomnieć to pytanie, które żeśmy zaplanowali dzisiaj. Dlaczego lektura Pisma Świętego jest tak ważna? I to jedno zdanie świętego Hieronima jest odpowiedzią, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, święty Hieronim żył w IV wieku. Pochodził z bogatej chrześcijańskiej rodziny. Dokładnie urodził się w 347 roku w Strydonie. I była to miejscowość, która była położona na terytorium Imperium Rzymskiego. Możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest rejon Słowenii i Włoch. I w roku 360, a więc gdy Hieronim miał 13 lat, przebywał w Rzymie, ale przyjeżdża do Rzymu po to, żeby uczyć się. Ale uczy się gramatyki, uczy się sposobu przemawiania, czyli retoryki, i uczy się literatury świeckiej. 5 lat później, czyli zobaczcie, mając 18 lat, dopiero wtedy przyjmuje chrzest. I udaje się do Trewiru, gdzie dopiero zaczyna budzić się w nim fascynacja do teologii, do życia kontemplacyjnego. Rusza na wschód i osiada na 2 lata w jednym z najważniejszych miast świata starożytnego, w Antiochii Syryjskiej. I właśnie w tej Antiochii Syryjskiej podejmuje decyzję, żeby skupić się na studiowaniu Pisma Świętego. I to wielkie pragnienie spowodowało, że w 375 roku udaje się na pustynię. Ale tylko po to, by wieść życie mnicha. Po powrocie do Antiochii w 378 roku otrzymuje święcenia kapłańskie. I ta wędrówka jego trwa cały czas, bo później udaje się do Konstantynopola, do tej najważniejszej metropolii wschodniej części Imperium Rzymskiego. I wtedy Konstantynopol był ośrodkiem bardzo ważnym, nie tylko życia religijnego, ale także politycznego, albo odwrotnie, nie tylko politycznego, a również religijnego. I myślę, że ta kolejność będzie bardzo ważna. I w tym czasie spotyka wybitnych teologów, bo spotyka m.in. Grzegorza z Nyssy. I biografowie świętego Hieronima podkreślają, że te lata, które spędził na wschodzie, były niesamowitą okazją do tego, żeby Hieronim zapoznał się z myślą biblijną, z pismami ojców Kościoła, ale by ten czas również poświęcił na naukę dwóch języków, greki i hebrajskiego. Gdy w 382 roku przybywa z biskupem Paulinem do Rzymu na synod i widzi zafascynowanie papieża Damazego i jego znajomość Pisma Świętego, języków biblijnych. I to ten papież zatrzymuje w Rzymie Hieronima i mianuje swoim sekretarzem. To papież zachęcił Hieronima do przygotowania nowego wydania Biblii w języku łacińskim, a w języku łacińskim porozumiewało się wtedy całe Imperium Rzymskie. I taka publikacja tego nowego przekładu Pisma Świętego stała się głównym celem działalności naukowej świętego Hieronima. I trzeba pamiętać, że w tym świecie chrześcijaństwa zachodniego do IV wieku istniało przecież już wiele
tłumaczeń Starego i Nowego Testamentu na język łaciński, ale to tłumaczenie czasem pozostawiało wiele do życzenia. Było niedobre. Nie oddawało tego sensu z racji złego przekładu. Były to przekłady zazwyczaj z Septuaginty, czyli Biblii, która została przetłumaczona na język grecki, czyli nie były to tłumaczenia z oryginału, bo my zawsze musimy pamiętać, że najlepsze tłumaczenie dzisiaj będzie to tłumaczenie, które zostało dokonane z języka oryginalnego. I tylko ten, kto jest biegły w danym języku, może oddać, przełożyć właściwy sens na inny dany język. I w tym kontekście zaistniała potrzeba, żeby zrodził się taki jednolity tekst Pisma Świętego dla Kościoła Zachodniego. I gdy papież Damazy umiera, to wtedy Hieronim przenosi się do Ziemi Świętej i zamieszkuje w Betlejem, w miejscu narodzenia Chrystusa. I do dzisiaj ludzie, którzy nawiedzają Bazylikę Narodzenia, mogą zejść do groty, w której według tradycji miał pracować święty Hieronim. I w tym mieście Hieronim organizuje życie mnisze i cały czas trudzi się nad tłumaczeniem Pisma Świętego. Nowy Testament ukończył w Rzymie, a tłumaczenie Starego Testamentu trwało, słuchajcie, około 14 lat. To też pokazuje, jaka to jest żmudna praca. Dzisiaj oczywiście my może mniej to rozumiemy, bo mamy dostęp do internetu i tak dalej, gdzie to tłumaczenie powstaje bardzo szybko, nie? Mamy wyszukiwarkę Google i sobie wpiszemy tłumacz z takiego i takiego języka i wyskoczy nam tłumaczenie, ale to nie będzie dobre tłumaczenie, bo to będzie tłumaczenie jedynie słów, dosłowne. I nawet gdybyśmy wrzucili jakiś fragment Pisma Świętego, wszystko jedno w jakim języku. Powiedzmy hiszpański i dali tłumaczenie polskie i gdy będziemy czytać po polsku, to trudno się będzie czytało. A gdy ten fragment weźmiemy i przeczytamy w tłumaczeniu, który jest w Biblii Tysiąclecia, która była tłumaczona z oryginałów, zupełnie co innego. Nie ma żadnego sensu wtedy. I moi drodzy, Hieronim, żeby to jego tłumaczenie było dobre, to tłumaczy z języków oryginalnych. Tłumaczy z hebrajskiego, tłumaczy z aramejskiego, tłumaczy z greckiego, ale używa też ważnych tłumaczeń, które już były, z greckich i łacińskich. I to tłumaczenie świętego Hieronima, Pisma Świętego, łacińska wersja, nazywana jest Wulgatą. To jest największe dzieło. I my nawet dzisiaj nie wiemy, że to dzięki Hieronimowi powstała chociażby Biblia Jakuba Wujka w XVI wieku. Bo Jakub Wujek przetłumaczył na polski język Wulgatę. To, co przetłumaczył święty Hieronim. Bo przecież od XVI wieku to Biblia Wujka była tym przekładem używanym w Polsce. Aż do 60. lat XX wieku, bo wtedy pojawił się przekład Biblii Tysiąclecia. Święty Hieronim umiera w 420 roku, umiera w Betlejem. Ale dla nas pozostawia nie tylko Wulgatę, ale również dla nas współczesnych, rzeczywiście pozostawia to pytanie bez odpowiedzi, a zaraz powiem, dlaczego bez odpowiedzi. Dlaczego trzeba czytać
Pismo Święte. My tą odpowiedź już podaliśmy sobie na początku, że są to słowa Boga. Ale to każdy z nas ma podać w swoim sercu tą odpowiedź, szukać tej odpowiedzi. My możemy ją przyjąć od Hieronima, ale niekoniecznie musimy się z nią zgadzać. I tak jest w XXI wieku. Bo Pismo Święte ma być takim narzędziem, poprzez które Bóg ma mówić do nas każdego dnia. Staje się źródłem dla nas, staje się takim punktem odniesienia całego naszego chrześcijańskiego życia dla wszystkich. I to w każdej sytuacji. I kilkanaście lat temu, nawet nie kilkanaście, to w 2007 roku, czyli będziemy mieli 12, no to kilkanaście. To kilkanaście. Papież Benedykt XVI miał taką serię kateches poświęconych doktorom Kościoła. W jednej z nich możemy odnaleźć informacje o świętym Hieronimie. I tam też papież powtarza to, co zaznaczają wszyscy badacze też życia świętego Hieronima. I papież mówi tak, że Hieronim poświęcił swoje życie studiowaniu Biblii do tego stopnia, że był uznany za najwybitniejszego doktora interpretacji Pisma Świętego. Podkreślał radość i wagę spokrewnienia się niejako z tekstami biblijnymi. Czyli co papież chce nam przez te słowa też powiedzieć? Nie uzmysłowić nam współcześnie żyjącym, że to życie Pismem Świętym tutaj na ziemi no tak naprawdę odzwierciedla to życie w Królestwie Niebieskim. Bo to jest bycie w obecności Boga. I to, że my poznajemy teksty biblijne, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, jest rzeczą podstawową dla człowieka wierzącego. Podstawową. Hieronim był rozkochany w Słowie Bożym. Nie rozumiał, jak bez tej znajomości Pisma Świętego, poprzez które człowiek uczy się być bardziej przy Chrystusie, poznawać Chrystusa, no może postępować inaczej. Hieronim wielokrotnie powtarzał, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ale gdy czytamy Pismo Święte, to Bóg przemawia do nas. Co więcej, dzięki studium, dzięki medytacji Pisma Świętego, człowiek staje się mądrzejszy. Człowiek staje się spokojniejszy, otrzymuje równowagę ducha. Bo tylko ten głęboki duch modlitwy, no i do tego pomoc trzeciej osoby boskiej, Ducha Świętego, mogą nas wprowadzić we właściwe zrozumienie Pisma Świętego. I Hieronim mówi tak, kochaj Pismo Święte, a mądrość Cię umiłuje. Miłuj je mocno, a mądrość Cię ustrzeże. Dla Hieronima tym fundamentem, w którym interpretował Pismo Święte, była zgodność z nauką Kościoła. Bo jeżeli my zapomnimy o tym kryterium, także i dzisiaj, to popadniemy w wiele błędnych interpretacji. Bo Hieronim nie pomijał także w swoich egzegezach aspektu etycznego. Bo mówił, że nasze życie ma się zgadzać ze Słowem Bożym. I ono jest niezbędne dla każdego chrześcijanina. Zwłaszcza dla tego, który ma dawać świadectwo, że żyje Słowem Bożym. Ma głosić Słowo Boże, żeby to, co mówi, czy to, co jak żyje, nie było zaprzeczeniem
słów, których wypowiada. Bo biedny byłby ten nauczyciel, który z pełnym żołądkiem rozprawiałby o poście, pisze święty Hieronim. Myśli, słowo muszą zgodnie postępować. Hieronim też mówi, że prawdziwą świątynią Chrystusa jest dusza wierzącego. I trzeba starać się, żeby tą duszę, czyli to Boże sanktuarium, ozdabiać, upiększać, przyjmować w nim Chrystusa, składać w mu ofiary. Czemu służy ozdabianie zewnętrznych ścian, jeżeli Chrystus umiera w osobie ubogiego? Pytał doktor Kościoła. No właśnie. Życie nasze ma pokazywać, że nie tylko słuchamy Pisma Świętego podczas Eucharystii. Nie tylko, że czytamy to Pismo Święte, ale nade wszystko, że wcielamy je w życie i dajemy temu świadectwo. Hieronim również pozostawia nauczanie, które dotyczy różnych aspektów ascetyki chrześcijańskiej. I Hieronim mówi, że to dążenie do doskonałości domaga się takiego nieustannego czuwania. Domaga się wielu umartwień, domaga się pracy nie tylko intelektualnej, ale fizycznej, żeby uniknąć lenistwa. I nie można dzisiaj też zapominać o wkładzie danym przez Hieronima w rozwój pedagogii chrześcijańskiej. Bo to Hieronim mówił już o tej formacji, formacji każdego chrześcijanina. I co ciekawe, mówi, że za tą formację są odpowiedzialni przede wszystkim rodzice. Pierwsi mistrzowie, nauczyciele życia dla swoich dzieci. On mówił o tej bardzo ważnej akcentacji formacji i religijnej, i ludzkiej. Bo wychowanie do odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi jest prawdziwym warunkiem postu, pokoju, pojednania, wyrzeczenia się z przemocy. Pisze tak. Jeśli o mnie chodzi, nie tylko dopuszczam, lecz w całkowity wolny sposób oświadczam, że przekładając greckich autorów, z wyjątkiem Pisma Świętego, gdzie nawet kolejność słów podlega mistycznej regule, nie tłumaczę słowo w słowo, ale sens w sens. Pragniemy tłumaczyć słowa na czyny. Nie chcemy mówić świętych rzeczy, chcemy je robić. I te cytaty rzeczywiście na nowo pokazują nam to dawanie świadectwa, pokazywanie, że żyjemy Słowem Bożym. I to wspominanie świętego Hieronima w Kościele, ale również i dzisiaj na tym naszym spotkaniu, jest takim wezwaniem dla każdego z nas. Żebyśmy wzięli do ręki Pismo Święte, które dla Hieronima jest najważniejszym podręcznikiem. Podręcznikiem w cudzysłowie. Bo popatrzcie, w podręcznikach, które są w szkołach, dzieci, młodzież uczą się bardzo konkretnych rzeczy. Podręczniki mają pomagać w zdobywaniu różnych umiejętności, w wykorzystaniu tych umiejętności w zawodach. Święty Paweł poucza nas, w jakim sensie Pismo Święte ma być dla nas podręcznikiem. Ale i Hieronim również. Bo to wszelkie pismo, które od Boga pochodzi, jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania. Żeby człowiek był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Dlatego możemy powiedzieć, że Pismo Święte ma być takim podręcznikiem do nauczania. Ale to nauczanie nie obejmuje jakichś wycinków z naszego życia, z naszej działalności. Ale przedstawia całą naszą rzeczywistość, w której żyje każdy człowiek. Pismo Święte jest podręcznikiem, który nie tylko naucza, ale również przekonuje. I tutaj
najbardziej doświadczamy tych cudownych właściwości tej księgi. Bo żeby człowieka przekonać, nie wystarczy jakiś autorytet władzy, nie wystarczy siła argumentu. Przekonywany siłą i tak powie, tak jak mówił kiedyś Galileusz, a jednak się kręci. I tę siłę przekonywania, która jest zawarta w Piśmie Świętym, tłumaczy nam w pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł. Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Duch Święty ma taką moc przekonywania, bo jest miłością. Jest to wskazówka dla nas, że przekonać dzisiaj człowieka można tylko miłością. Ale Pismo Święte jest tą Bożą księgą, która ma służyć do poprawiania i do kształtowania w nas sprawiedliwości. Bo czym innym jest przekonywanie, a czym innym jest wiedza o powinnościach człowieka. Czym innym jeszcze decyzja i jej wykonanie. A tymczasem w Biblii jest niesamowita, przedziwna moc, która niejednego człowieka czytającego je z dobrą wolą potrafi nakłonić do prawdziwego nawrócenia. Dlatego my też spotykamy się tutaj, dzisiaj, by przypomnieć sobie poprzez działalność świętego Hieronima, poprzez to, że zajmował się tłumaczeniem Pisma Świętego, byśmy przypomnieli sobie, że Biblia to Słowo Boże, prawdziwe. Mimo że zostało spisane przez człowieka, mimo że zostało przetłumaczone przez człowieka, to Słowo Boże, które ma nas przemieniać, ma nas umacniać, a chyba w tym XXI wieku to bardzo ważne. Hieronim, który żył w IV wieku, jest wspominany po tylu wiekach już, po tylu latach. Ale on już wtedy dostrzegł ten problem, że ludzie może i słuchają Pisma Świętego, ale nie żyją nim. I nic się nie zmieniło do dzisiaj. Słuchamy tego Pisma Świętego. Bardzo często. Czytamy je. Ale czy próbujemy dostosować do niego nasze życie? Czy przeczytając jakiś fragment, my jesteśmy w stanie swoim życiem na te Boże słowa odpowiedzieć? Bo przecież to słowa Boga. Poznajemy, ale żyjemy Chrystusem wtedy. To Bóg dał Chrystusa, który za nas umarł, dla nas zmartwychwstał, żebyśmy my mieli kiedyś życie wieczne. A na tej drodze do życia wiecznego, no to Pismo Święte ma pomóc. Pomóc każdemu z nas. Byśmy nie ustawali. Dlatego, moi kochani, dlaczego lektura Pisma Świętego jest tak ważna? Po pierwsze, te słowa Hieronima, które już padły, że jest to znajomość Chrystusa. A po drugie, to, że mamy uzmysłowić sobie, że dzięki Pismu Świętemu możemy nasze życie codzienne, szare, trudne zmienić na inne. Zmienić na lepsze. Które nie będzie się zawsze podobało ludziom, ale będzie się podobało Bogu.
i my będziemy postępować zgodnie z tym, co w Piśmie Świętym jest napisane, zgodnie ze swoim sumieniem, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli Pismo Święte przyjmiemy jako to Boże Słowo, ukazujące nam naszego Zbawiciela. I tak naprawdę te dwie rzeczy stanowią odpowiedź na to dzisiejsze pytanie podczas tego spotkania. A ja bym jeszcze powiedział, że tylko jedna. Chrystus. On jest odpowiedzią. Dążymy na spotkanie z Nim. I On na kartach Ewangelii pokazuje, co robić, by się z Nim naprawdę spotkać. Święty Hieronim jest postacią na pewno nietuzinkową, jak każdy doktor Kościoła. Ale chyba trochę zapomniano. My wspominamy go na początku września w liturgii Kościoła i tam pada właśnie to, że był tłumaczem Pisma Świętego, że był egzegetą, że przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński, że była to wulgata i tak dalej, i tak dalej. Ale my, uczestnicząc nawet w liturgii mszy świętej ku czci świętego Hieronima, usłyszymy to na początku i zapomnimy. Ale musimy każdego dnia jako wierzący mieć w pamięci tą złotą zasadę, którą święty Hieronim napisał w komentarzu do księgi Izajasza, a która powinna być mottem życia każdego chrześcijanina, bo ona jest ponadczasowa. Mimo że wypowiedziana te kilkanaście wieków temu. I gdy zapamiętamy tylko to jedno zdanie świętego Hieronima, to już będzie bardzo dużo. I to będzie jakaś rzecz, która będzie nas wprowadzała w czytanie Pisma Świętego. Bo wtedy rzeczywiście czytając je, będziemy inaczej te słowa Pisma Świętego odbierali. Będziemy odbierali jako Boże słowa, a nie jako te słowa ludzkie. Moi kochani, ten dzisiejszy temat oczywiście też jest tematem już takim wdzięcznym. Nie jest to takim trudnym tematem jak święty Ambroży, ale tematem też, który daje nam wiele pytań dla nas samych, które każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie we własnym sercu, by zobaczyć, jak to jest z lekturą Pisma Świętego w naszym życiu. Zresztą, no każdy z tych doktorów Kościoła do tej pory miał to spowodować. Przykład jego życia, przykład jego pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale to dzisiejsze spotkanie w sposób szczególny ma nam przypominać o tym, że Pismo Święte to słowa Boga. Jeżeli my nie znamy Pisma Świętego, to Boga nie znamy.